samo badanie jest profilaktyką. Czy USG też należy do badania profilaktycznego? Tak, w pewnym sensie jest to badanie nieinwazyjne, które... Czyli nieszkodzące zdrowiu. To może zobaczmy na ekranie, jak wygląda mammografia i USG i na tym badania obrazowe. Komu takie badania się należą? To znaczy, kiedy robimy, jakie wskazania do mammografii, jakie wskazania do USG? Tak, tutaj mamy badanie mammograficzne, które jest badaniami promieniami rentgenowskimi. Czyli prześwietlamy rentgenem, najprościej mówiąc, prawda? Najprościej pierś w określonych warunkach i widzimy na ekranie strukturę. W jakich sytuacjach lekarz decyduje o tym, w ramach profilaktyki w Polsce jest prowadzony program wczesnego wykrywania raka piersi, w ramach którego pacjentki między 50 a 60 rokiem życia powinny mieć wykonywaną mammografię. Czyli dla starszych pań lepiej, mammografia, tak? To znaczy, a dla młodszych... Generalnie nie ma aż takiego podziału. A teraz tymi starszymi mamy USG, prawda? Teraz mamy z kolei badanie USG. Badanie USG jest badaniem nieinwazyjnym, które ewentualnie można wykonać, jeżeli jest jakieś przeciwwskazanie do mammografii albo coś wyszło w mammografii i nie do końca jest to w stanie być zweryfikowane. Czyli inaczej mówiąc, USG jest takim badaniem, można powiedzieć, pierwszej fazy, pierwszego kroku. Wie pan co, bardziej mammografię, USG jest jakby badaniem dopełniającym lub jeżeli są jakieś zmiany wykryte i pacjentka jest młoda, nie kwalifikuje się jeszcze do mammografii, zawsze może wcześniej wykonać USG. Czy USG pomaga nam zrobić biopsję? USG jest badaniem obrazowym, natomiast biopsję można wykonać pod kontrolą USG. Czyli nakłuwamy konkretny punkt zmiany, konkretną zmianę. Obrazując sobie to, czy ta biopsja jest badaniem potrzebnym, czy biopsja wskazanym? Jest badaniem, jeżeli lekarz, który wykonuje badanie obrazowe, napisze, że wskazanie jest wykonanie biopsji, to należy ją wykonać, bo biopsja jest badaniem jakby weryfikującym ostatecznie, czy jest to zmiana o charakterze łagodnym, czy jest to zmiana czyli o charakterze... Po prostu pobranie grubą igłą kawałka tkanki do badania mikroskopowego. Najprościej mówiąc, po prostu pobranie kawałka wycinka ze zmiany, żeby stwierdzić, o jakim charakterze jest ta zmiana w badaniu histopatologicznym. Pani doktor, bardzo dziękujemy.